Posłanka Joanna Lichocka, członek Rady Mediów Narodowych, została zaproszona do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, by opowiedzieć o swoim spojrzeniu na media. Zaczęła od pochwalenia dziennikarzy lokalnych, którzy prezentują profesjonalizm. Takiego samozaparcia, żeby się nie dać, bo praca lokalna jest bardzo szczególnie narażona na różne naciski lokalnych biznesmenów, grup biznesu, lokalnych działaczy, czy to partyjnych, czy lokalnych władz samorządowych, mniej lub bardziej lokalnych. I tak jak w Warszawie dziennikarze mogli bronić się bardziej, bo to wielkie miasto, większe środowisko dziennikarskie, można większy krzyk podnieść, tak w małych miejscowościach prasa lokalna w bardzo wielu miejscach jest zagrożona w swojej niezależności. Prowadzący spotkanie Damian Małecki z Miejskiej Biblioteki Publicznej pytał o zadanie telewizji publicznej. Telewizja Polska nie ma za zadania docierania do jakiejś drugiej strony, tylko jest telewizją publiczną, która ma spełniać prawo Polaków do bycia dobrze poinformowanym. Ma zapewniać różnorodną, pluralistyczną debatę. Nie jest celem redaktorów czy dziennikarzy telewizji publicznej nakłanianie, nie wiem, zwolenników Platformy Obywatelskiej czy SLD, żeby zaczęło im się podobać to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. To w ogóle nie jest ten cel. Celem jest informowanie i zapewnienie normalnej, rzetelnej debaty, bez nienawiści, bez szczucia, bez manipulacji i bez kłamstw. Posłanka przekonywała, że w wiadomościach telewizji publicznej nie podaje się kłamstw. Co innego ma być w stacjach komercyjnych, które przemilczają niektóre fakty. Robią to te media, które mają sprzyjać systemowi postkomunistycznemu, w którym powstały. Zdaniem posłanki w mediach publicznych nie ma szczucia i nienawiści. Wśród pytań było także to dotyczące katastrofy smoleńskiej. Joanna Lichocka stwierdziła, że po tamtych wydarzeniach nie jest w stanie podać ręki premier Ewie Kopacz. Nie wyobraża sobie również, by z kimś z Platformy Obywatelskiej pójść na kawę, bo ugrupowani reprezentują ludzie zdolni do agresji i działań kosztem kraju.